Szanowni Państwo, godzina zero wybiła, także pozwolę sobie otworzyć dzisiejsze spotkanie. Witam przede wszystkim mieszkańców. Bardzo się cieszę, że tak licznie przybyliście na to wspaniałe spotkanie. Chciałbym powitać również burmistrza miasta i gminy Wronki, pana Rafała Zimny. Wiceburmistrz, panią Karolinę Bloch. Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy, pana Sławomira Śniegowskiego. Panie z referatu, panią Milenę Raszewską i panią Mirkę Kruszynę, która gdzieś tutaj jest, będzie zajmowała się obsługą techniczną i tak dalej. No i witam przede wszystkim moją wspaniałą Radę, która pracowała ciężko przez te ostatnie 5,5 roku na rzecz naszego sołectwa. Bardzo chciałbym im podziękować za to, ale na podziękowanie jeszcze przyjdzie czas. Chciałbym Państwa poinformować, że dzisiejsze zebranie zostało zwołane przez burmistrza miasta gminy Wronki zarządzeniem z dnia 6 czerwca 2024 na podstawie paragrafu 22 ustęp 1 statusu sołectwa. Celem jest wybór sołtysa oraz Rady Sołeckiej na kadencję 2024-2029. Tak. Na podstawie wyżej wymienionego paragrafu, czyli 22 ustęp 2 statusu, musimy wybrać przewodniczącego tego zebrania. No i z tego miejsca chciałbym zaproponować tutaj burmistrza miasta i gminy Wronki, pana Rafała Zimny. I mam teraz pytanie, czy ktoś jest przeciw? Proszę o podniesienie ręki. Uważam, że przekazuję pałeczkę burmistrzowi na dalsze prowadzenie zebrania. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję panie sołtysie. Szanowni Państwo, zebraliśmy się tutaj dzisiaj w wiadomym celu. Wybory na sołtysa, wybory do środków Rady Sołeckiej. W związku z tym, że tak jak wspomniałem, uprawnionych do głosowania mamy 1099 osób. Ostatecznie na liście mamy 74 osoby. 70 kilka ale osób. Jest taki wynik. Dobrze, weryfikujemy w tej chwili osoby, które się podpisały, czy są mieszkańcami sołectwa. Ja chciałbym jeszcze w tej chwili przegłosować bardzo uchwalenie porządku zebrania. Zebranie, w stosunku do tego, co było pierwotnie też przedstawiane, chciałbym rozszerzyć o dwa punkty związane z uchwałami, które mogą dać Państwu jako sołectwu możliwość pozyskiwania środków. Te uchwały później omówi pani Karolina. Natomiast porządek zebrania byłby następujący. Otwarcie zebrania to już się dokonało. Ustalenie prawomocności zebrania też. Uchwalenie porządku zebrania. I teraz tak. Sprawozdanie działalności sołtysa i Rady Sołeckiej za okres kadencji. To przed nami. Wybory sołtysa i Rady Sołeckiej. Następnie te dwie uchwały, o których wspominałem, jest jedna. To jest podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+. I w ślad za tym, jeżeli Państwo do tego będziecie chcieli przystąpić, podjęcie uchwały w sprawie utworzenia grupy odnowy wsi. Następnie wolne wnioski i zapytania i zamknięcie zebrania. W takim razie, kto jest za uchwaleniem takiego porządku zebrania? Rękę w górę. Dziękuję. Czy ktoś się wstrzymał? Może ktoś jest przeciwko? Nie ma. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, w takim razie konsumujemy porządek zebrania, a więc prosimy o przedstawienie sprawozdania z działalności sołtysa i Rady Sołeckiej za minioną kadencję. Przypomnę, prawie 5,5-letnią. Bardzo proszę. Spokojnie. Pozwolę sobie na siedząco, bo troszeczkę tego jest. Tak jak wspominałem wcześniej, rozpoczyna się nowa kadencja. Poprzednia kadencja trwała od 2019 roku do dnia dzisiejszego. No, pierwsze przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że zaczęliśmy tę kadencję jakby z nową jakością, cyfryzacja, wiadomo, tak dalej, Facebooki. Także pierwszym naszym punktem było stworzenie naszej strony internetowej, strony facebookowej, tak zwanego fanpage'a. Nastąpiło to 12 marca.
Na dzień dzisiejszy obserwujących naszą stronę mamy 1858 osób, z czego 69% to kobiety, mężczyźni 31%. Polubień strony 1360 osób, za co bardzo Państwu dziękuję, bo to jest naprawdę bardzo dobry wynik. Prowadziliśmy również na stałe nasz harmonogram imprezy integracyjne, takie jak zawody wędkarskie o Puchar Sołtysa, zabawy integracyjne, Dzień Dziecka, Dożynki, spotkania gwiazdkowo-noworoczne, zakończenie lata, Dzień Kobiet, a także akcje sprzątania parku oraz terenu przyległego, również wyjazdy z reprezentacją sołectwa Nowa Wieś do Bogulczyna na imprezę integracyjną, udział w różnego rodzaju imprezach integracyjnych reprezentując sołectwo Nowa Wieś, tak jak turnieje kręglarskie HGW, ostatnie dwa zawody z wynikami, raz czwarte miejsce, ostatnio pierwsze miejsce. Turnieje kręglarskie Sołec, dwa lata z rzędu, tutaj mogę się pochwalić, nie było równych, także dwa pierwsze miejsca dla naszego sołectwa. Przez ostatnie 5 lat zaprosiliśmy do naszego sołectwa na imprezy integracyjne takie zespoły jak Next z Kostrzynia, Fest z Jarocina, Teresa Waleriańska ze Śląska, Magda Jej Kawiarenki, Tomek Koral, Kobiety na Walizkach, Song on Universe. Na imprezach integracyjnych grały takie zespoły jak Układ, Armest, Sebastian Przybylak oraz zespół Dylemat. Nawiązaliśmy współpracę z takimi organizacjami jak i zawięziliśmy więzi takie jak Chęchacze, Niezwyciężone Małolaty, Retro 50, Zespół Piłkarski Górka Wronki, Stowarzyszenie Jesteśmy Razem oraz Animaniacy. Pojawili się u nas również takie osobistości jak Magik Armin, Magik Christo, Teatr Ognia, Art Street. Byliśmy organizatorami takich imprez jak Femina Projekt, Zawody Warcobowe Grand Prix Wronki, Zbiórka Karmy dla Schroniska w Przyborowie, Gashing Challenge dla Hani, Zbiórka Puszek dla Antka, Zbiórka Paczka dla Bohatera. Teraz coś o wykonaniu budżetu. W 2019 roku udało nam się wykorzystać budżet z Funduszu Sołeckiego na poziomie 99,8%, w 2020 99,3%, w 2021 99,6%, w 2022 60%, 67% ze względu na niezaakceptowanie zadania plac taneczny, co było już szeroko omawiane na jednym ze spotkań. W 2023 93,6%, w 2024 w trakcie realizacji. Teraz te inwestycje, które udało nam się bezpośrednio za naszym jakby staraniami, ale nie tylko. Generalnie inwestycje, które przez ostatnie 5,5 roku zadziały się w Nowej Wsi, mam nadzieję, że nie zapomniałem o czymś. Także chronologicznie to są poukładane od 2019 roku. Wymiana lamp ulicznych LED na ulicy Lipowej. Montaż słupów blokujących wyjazd samochodów ciężarowych na ulicy Szamotulskiej. Parking przy parku, skrzyżowanie ulicy Szamotulskiej i Lipowej. Remont zewnętrznej elewacji budynku gospodarczego. Czynny udział w planowaniu budowy szkoły podstawowej w Nowej Wsi. Drogi zwalniające na ulicy Górnej oraz Szkolnej. Oświetlenie ulicy Szamotulskiej od ulicy Lipowej w kierunku Bogulczyna. Doświetlenie przejścia dla pieszych na ulicy Szamotulskiej. Montaż bariery ochronnej, skrzyżowanie ulicy Lipowej oraz Górnej. Oświetlenie placu zabaw w parku. Rewitalizacja terenu przed Harcówką, czyli stworzenie tego fajnego skwerka. Montaż monitoringu w parku w Nowej Wsi, odnowa amfiteatru, wymiana placu tanecznego, naprawa powierzchni przed świetlicą wiejską. Planowane inwestycje na ten rok, tak tylko z grubsza powiem, to jest malowanie i odnowa ławek z oparciami, czyli tych, które po prawej stronie amfiteatru. Co prawda odbyła się pierwsza już część, ale no pogoda no nie...
No nie jest dla nas łaskawa i no musimy mieć 2-3 dni takiej dobrej pogody, żeby to pomalować. Wykonawcę już mamy oczywiście, zrobi to w ramach społecznych, także to jest fajne. Koszt całej tej odnowy, tych ławek, to będzie koszt praktycznie farby. Wymiana ławek przy placu tanecznym, chodzi o te ławki, które są między placem tanecznym a murawą, to już się dzieje. Jesteśmy na etapie już prawie wyboru ławeczek. Montaż siłowni zewnętrznej w parku obok placu zabaw. W końcu po 5 latach, dzięki panu burmistrzowi, pani wiceburmistrz, siłownia trafi w to miejsce, gdzie powinna znaleźć się już kilka dobrych lat temu, tam gdzie jej przeznaczenie powinno być. Teraz, jak tutaj państwo może oglądaliście sesję, zostały przegłosowane środki na montaż tej siłowni, także to powinno się zadziać, no myślę, że wakacje, na pewno wakacje się zadzieje. Nadchodzące wydarzenia, takie ważniejsze, to już serdecznie państwa zapraszam 13 lipca na zabawę integracyjną, która odbędzie się oczywiście tutaj u nas w parku, zagra zespół Jurat. Następnie 3 sierpnia zabawa też integracyjna przy DJ-u. No i 24 sierpnia nasze wielkie święto wiejskie, czyli dożynki. Początek września planujemy jakieś ognisko integracyjne, zakończenie lata, to myślę, że to takie połączenie, tak żeby z dzieciakami, dorośli, tak jak było to w zeszłym roku, czy 2 lata temu robione. Myślę, że ten teren za Harciówką jest bardzo, bardzo dobry i to jest chyba takie fajne miejsce do realizacji takiego zadania. Zakupy, które się zadziały, takie materialne przez te 5 lat, powiem szczerze tak, nie chcieliśmy, ze względu na to, że salę mamy jaką mamy, nadzieja jest tutaj w Nowej Radzie i w burmistrzu, wiceburmistrzu, także jest jakiś plan, myślę, że uda się go zrealizować. Ale to oczywiście na to potrzeba czasu, pieniążków, tak dalej, tak dalej. Nie inwestowaliśmy w świetlicę, bo uważamy, że ta świetlica, no nie ma sensu w nią inwestować, bo jest jaka jest. Moim zdaniem, nie tylko moim, chyba lepiej zburzyć, wybudować nową niż cokolwiek tutaj remontować, bo tu ja nie widzę rzeczy, które można remontować. Ale żeby nie było, ten regał, który stoi za państwem, został zakupiony, ale zakupiony został z tą myślą, że można go w każdym momencie przenieść, nie jest montowany do ściany czy do podłogi, także myślę, że się na pewno go wykorzysta. Zakupiliśmy również 3 namioty biesiadne, zestaw głośników, projektor do wyświetlania, 3 regały, szafa, o której wspominałem, 10 zestawów piwnych na imprezy integracyjne. Zdążyliśmy wymienić pod koniec zeszłego roku 7 z 10 blatów tutaj w stołach, 3 blaty jeszcze czekają, także to są też stoły, które ewentualnie można by wykorzystać do przyszłej sali, taką mam nadzieję. Dziękuję Państwu bardzo za wysłuchanie. To wszystko się udało, co się nie udało, bardzo przepraszamy, a co się udało, dziękujemy za oklaski. Dziękujemy. Szanowni Państwo, za chwilę podziękujemy sobie Radzie Sołeckiej za pracę, mniej więcej kadencji, ale chciałem już zapytać, czy są jakieś pytania ewentualnie na tym etapie do Pana Sołtysa, czy też do Rady Sołeckiej odnośnie sprawozdania, które zostało przedstawione. Jeżeli nie ma, to w takim razie pozwolę sobie podziękować Was moim zastępczyniom. Przygotowaliśmy dla Pana Sołtysa takie już historyczne zdjęcie, w którym są władze miasta i gminy Wronki, Pan Dobisz Bieczur, Pan Robert Dorna, jego zastępca, i są wszyscy sołtysi, którzy w minionej kadencji pracowali w naszym samorządzie. Także to historyczne zdjęcie przekazuję Panie Krystianie. Dziękujemy za tą robotę, którą Pan i Państwo również jako Rada Sołecka wykonaliście. I na razie są
sam. Świetne, świetne drzewko. Tak. Drzewko, drzewko jako nowy, symbol właśnie tej kadencji. I to na ręce sołtysa, ale to też również dla Państwa. Mam nadzieję, że razem wybierzecie miejsce i razem symbolicznie posadzicie to drzewko. Ja myślę, że mamy park taki duży. Nie, na skwerze nie, bo pan Michał Poniewski mnie udusi. Jeżeli planowaliśmy ten skwerek, to była od razu mowa żadnych wysokich drzewek i tak dalej, ale myślę, że w parku znajdzie się takie miejsce, takiego wspaniałego dębu, a to będzie symbol dla potomności. Także bardzo dziękuję. Przyłączam się do życzeń. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ponieważ jest tutaj park, to tutaj nie muszę dodawać tego, chociaż powiem, że w innych sołecach dodaję, że proszę, żeby nie sadzić tego przy żadnej drodze, bo będziemy za chwilę musieli wnioskować o wycięcie tego drzewa. Także tutaj jestem spokojny. Jeżeli Państwo pozwolicie, chcielibyśmy sobie zrobić wspólnie zdjęcie. Proszę. Panie też chcą. Jak panie chcą, zapraszamy. Pani Róża była sołtysem. Pani Róża by to pasowała. Także tutaj mamy pana Józia, panią Różę, to są byli poprzedni emeryci. Słuchajcie, kochani, ja korzystając z tej okazji, też chciałbym, przepraszam, że tak wstanę, i może z boczku, chciałbym podziękować pewnym osobom. Chciałbym podziękować przede wszystkim mojej radzie, która naprawdę dzielnie walczyła przez te 5,5 roku. Zdarzały się dni lepsze, zdarzały się gorsze, zdarzały się kłótnie, zdarzały się nawet łzy czasami, ale słuchajcie, dobrnęliśmy do tego dnia. Dobrnęliśmy do tego dnia. Nie wiem, no dlatego nie powiedziałem ze smutku, ale dobrnęliśmy do tego dnia, realizując to, co mogliśmy. Pamiętajmy, że kadencja była naprawdę ciężka z różnych przyczyn. Już nie wspomnę o przyczynach politycznych, ale wspomnę również o tym, że spotkał nas COVID. Spotkała mnie jakaś tam choroba, też byłem troszeczkę wyhamowany, ale to już wszystko minęło, wszystko jest na dobrych torach, wszystko jest na dobrej drodze. Także chciałbym bardzo im serdecznie podziękować, a w zamian za to mam tutaj taki mały prezent dla nich. Tutaj mam dla nas moich wspaniałych kobiet, no nie ci zastrzymaj, dla Kasi Grzyńskiej, proszę, to jest taki prezencik. Tutaj mam dla chłopców, lepiej są, bo bombek nie ma w środku, bombek nie ma. Nie ma żadnych małpek, nie ma nic, naprawdę. Ale co, słuchajcie, jeszcze mam. Jeszcze chciałbym tutaj do mnie zaprosić osoby, które mimo to, że nie były w Radzie, ale bardzo nas wspierały i bardzo nam pomagały. Zawsze były z nami wtedy, kiedy tylko mogły. I to jest moja żona Kasia. Chciałbym cię tutaj serdecznie zaprosić. Proszę panowie, proszę. Również zaprosić Kasię Dudę, która też, jak mogła, bardzo nas pomagała. Doświadczony samorządowiec, doświadczona kucharka nasza, zawsze nas wspierała. Słuchajcie, pewnie Państwo jedliście grochówkę, ona zawsze ją doprawiała i zawsze była. Dziękuję, Kasiu. Dziękuję. Troszkę odwróć się trochę.
I chciałbym zaprosić jeszcze Anię Kaźmierczak, która też zawsze była, pomagała nas w różnych okolicznościach. Także zapraszamy. Dziękuję za was. Jeszcze mam Agnieszka, ale ona jest nieobecna, bo jest chora. Michała Krzyżaniaka bym poprosił. Jest Michał? Proszę, Zośko. Albo Olafek. Olaf, chodź. Chodź proszę za mamę. Cześć. My się całować nie będziemy. Nic o męską pionę spróbujemy. Podziękuj mamie. Wszystkiego dobrego. Panie, chodźcie tutaj, zrobimy sobie wspólne zdjęcia. Może ładnie, chodźcie teraz tutaj. Wystaniemy z tyłu. Nie, z tyłu, chodźcie tutaj. Cześć oficjalna, dziękuję za sobą. Tak? Ale to ja tutaj tak, albo kurzony. A robi nam te zdjęcia? Nie, oczywiście. To mogłeś nam powiedzieć, tak, że chcesz. Dobrze. Dziękuję. No, także panie burmistrzu, oddaję głos i więcej nie będę nic. Bardzo dziękuję. Jeszcze raz dziękuję panu Sołtysowi, dziękuję Radzie Sołeckiej i wszystkim osobom, które wspierały w minionej kadencji. Zasadniczej części naszego spotkania, ale zanim to się stanie, potrzebujemy jedną osobę od Państwa, która by protokołowała spotkanie. Protokół jest generalnie przygotowany, tylko trzeba go wypełnić treścią. Pani Milena pomoże, ale jedna osoba z Państwa musi się podjąć tego zadania. Proszę, najlepiej bez wskazania palcem, żeby ktoś się zgłosił, będzie najszybciej. Czy znajdzie się ktoś chętny? O, proszę bardzo. Zapraszamy. A nie, na darmo dostać to. Panie, bardzo dziękuję. Dobrze, to teraz tak, żeby, szanowni Państwo, to jest też oczywiste, żeby wybory się dokonały, musicie Państwo wybrać komisję skrutacyjną. Myślę, że przy takiej ilości osób, które będą głosowały, a jest blisko 80, myślę, że dobrze było, żeby ta komisja liczyła od 3 do 5 osób. No, jak będą 4, to też będzie dobrze. W takim razie prosiłbym, żebyście podawali członkom, kandydatów na członków komisji skrutacyjnej. Jedyna waga jest taka, to jest bardzo istotna, że osoby, które będą w komisji skrutacyjnej, nie mogą kandydować na sołtysa ani na członków Rady Sołeckiej. No bo taka jest zasada. W związku z tym chciałbym, żeby to były 4, najlepiej 5 osób, bo wtedy najszybciej nam pójdzie to liczenie. Czy możecie Państwo podawać kandydatury? Kasia. Chyba proszę podawać. Kandydatury będą zapisywać. Sylwia Człapa. Sylwia. Tak, tak, tylko nazwisko najpierw, proszę. Pani Ewa Dominiak. Pani wyraża zgodę. Ja muszę zapytać. Dobrze, dziękuję. Pani Katarzyna Dudakła? Tak. Proszę. Pani wyraża zgodę, tak? Tak. Dobrze. Kolejna osoba? Monika Woźniak. Olaj. Czy pani Monika Woźniak? Monika, o! Tak. Dobrze. Pani wyraża zgodę, tak, pani Moniko? Dobrze. Mamy jeszcze trzy. Proszę. Nie, cztery mamy. Dobrze. Czy jeszcze jedną osobę uda nam się dobrać, żeby było 5 osób? Benia. Mateusz. Idź Benia. Czy pani Benia? Benia. A nazwisko? Pani Jarosz. Dobrze, to teraz, szanowni Państwo, przegłosujemy skrutacyjnej. Pani Milena odczyta nazwiska. Waga. Pani Katarzyna Duda. Tak. Ewa Dominiczak. Dominiak. Aleksandra Duda, Monika Wodniak i Bernadetta Jarosz. Tak. Dobra.
Kto jest w takim razie za przyjęciem takiej komisji skrutacyjnej? Kto jest za? Czy ktoś się wstrzymał? Czy ktoś jest przeciw? Nie ma. To bardzo dziękuję w takim razie. Komisję mamy wybraną. W takim razie wybory sołtysa. Czas zacząć. Przyjmujemy zgłoszenia kandydatów. Proszę o przedstawienie kandydatów. Krystian Zastróżny. Krystian Zastróżny. Czy pan Krystian Zastróżny obecny na sali wyraża zgodę? No nie ma innego miejsca. Wyraża zgodę. Pan Krystian Zastróżny, mamy jedną kandydaturę. Drugie. Dobrze. Czy są inne kandydatury? Odliczę do pięciu. Szanowni Państwo, czy w takim razie zamykamy listę na tej jednej kandydaturze pana Krystiana Zastróżnego? Tak. Dobrze, to w takim razie mam jedną kandydaturę. Przygotujemy listę do głosowania, kartę do głosowania. Tutaj to głosowanie w przypadku jednej kandydatury ono się troszkę inaczej odbywa niż w przypadku kilku kandydatur. Czyli pojawia się tylko imię, nazwisko kandydata i pojawia się jeszcze rubryczka tak i nie. I Państwo skreślacie, czy jesteście na tak, czy jesteście na nie. Jeżeli skreślicie i tak, i nie, głos jest nieważny. Jeżeli nie skreślicie żadnej kratki, no to też głos jest nieważny. Myślę, że to jest wybór zero-jedynkowy. Albo tak, albo nie. Także w tej chwili przygotowujemy listę do głosowania. Natomiast chciałbym ten czas, jeżeli Państwo pozwolicie, wykorzystać aktywnie, żeby pani Karolina przybliżyła Państwu te dwie uchwały, o których mówiłem wcześniej, a więc odnowa wsi i grupa... I grupa odnowy wsi. Tak, bardzo proszę. Proponuję Państwu, żeby przyjąć dwie uchwały. Pierwsza uchwała o wyrażeniu woli przystąpienia do programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2017, czyli dotacji. W takim razie komisja skrutacyjna otwiera magiczne pudełko i zaczyna liczyć głosy. Liczymy tak, liczymy nie. Tak czy nie? Większa liczba skreśli na tak, przesądza sprawę. W takim razie ja myślę, poradcy nie przyjmowaliśmy. Nie. Możemy teraz zacząć przyjmować zgłoszenia w tym czasie na członków Rady Sołeckiej. Czy możecie Państwo podawać kandydatury? Ja bym chciał minimum cztery. Wcześniej coś powiedzieć. Słuchajcie, moi drodzy. Ja tutaj z tego miejsca jako były sołtys, bo jeszcze nie wiadomo, czy jestem, czy będę tym sołtysem. Nie, no, także nie wiem. Jako były sołtys powiem wam szczerze, że grupa, która mnie wspierała przez 5,5 roku, jest naprawdę godna zaufania. To są ludzie, którzy poświęcili kupę swoich godzin, kupę swojego czasu. I naprawdę byli w różnych sytuacjach, zawsze wychodzili jakby, no, jak bąbelek na powierzchnię, także udawało nam się realizować te zadania. Byli dla mnie naprawdę dużym wsparciem i skoro Państwo, jeśli oddaliście na mnie głos, a jeszcze tego nie wiem, no, proponuję tutaj moją radę, znaczy radę, która była od 2019 roku do dzisiaj, czyli Kasię Grudzińską, Adama Nogaja, Zbyszka Machnickiego, siostrę Wywala, siostrę w zamian siostry. Siostra co prawda jest tutaj mieszkanką Nowej Wsi, ale no, z zamiarem przeprowadzenia się na stałe do innej miejscowości, do innej gminy. Także ze względu na brak czasu, dojazd i tak dalej, a no, nie ukrywam jeszcze, jest nauczycielką w Poznaniu. Mam mniej czasu i no, nie będzie mogła poświęcić tego czasu. Sama zaproponowała, także chciałbym zaproponować na jej miejsce Mateusza Krakowiaka. Powiem Państwu dlaczego. To jest człowiek, który już na jednym z imprez został, o ile się zgodzi oczywiście. Mateusz tam jest, to nie za chwilę pytanie będzie do niego. Mateusz, jesteś? Jesteś. Przyjąłbyś taką kandydaturę?
Byłby za. Słuchajcie, to jest człowiek, który naprawdę dużo tutaj nam pomagał przez te wszystkie lata, bezinteresownie. Już kiedyś Mateuszowi dziękowałem, bo za te wspaniałe boisko, które mamy. Może teraz już nie jest w takim stanie, bo jak słyszeliście, Górka Wronki wyniosła się do Cimachowa ze względu na warunki, czyli boisko wymiarowo nie spełnia wymogów, aby zespół grał w B-klasie, bądź teraz już w A-klasie, panie burmistrzu, będziemy mieli Górkę Wronki, tak? No i dlatego się przeprowadzili na boisko do Cimachowa. Ale wiem, że Mateusz, jeśli będzie w Radzie, on da z siebie wszystko, co będzie mógł, a to jest człowiek naprawdę, na którym można polegać jak na Zawisze, jak to. Także to są moje cztery kandydatury. Jeśli Państwo macie jakieś kandydatury, burmistrz będzie pytał po kolei. Czy Pan już zarekomendował niektóre osoby? Taką małą agitację zrobiłem. Dobrze, dziękuję. Proszę Pani Moniko, Przewodnicząca, rozumiem, Komisji Skrutacyjnej, odczytanie wyników. Najważniejszy moment tego dzisiejszego dnia. Dziękuję Panie Burmistrzu. Protokół Komisji Skrutacyjnej wybranej na zebraniu wiejskim sołectwa Nowa Wieś, sporządzony dnia 2 lipca 2024 roku z przeprowadzenia wyborów sołtysa. Komisja Skrutacyjna w składzie Monika Woźniak, Ewa Dominia, Katarzyna Duda, Aleksandra Duda, Bernadeta Jaros stwierdza, że w zebraniu uczestniczyło 76 mieszkańców sołectwa. Biorący udział w głosowaniu oddali 75 głosów ważnych i 1 głos nieważny. Kandydat Krystian Zastróżny otrzymał 73 głosy na tak, 2 na nie. Dziękuję wszystkim za oddane głosy. Komisja Skrutacyjna stwierdza, że w wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania sołtysem wybrany został Krystian Zastróżny. Brawo. Szanowni Państwo, skoro macie nowego, starego sołtysa, no to teraz czekamy na zgłaszanie kandydatur członków Rady Sołeckiej. Mamy pewne rekomendacje, ale i tak musimy sobie spisać. Oczywiście kandydatów może być więcej, przypomnę tylko, że dobieramy 4 osoby spośród tych wszystkich, które Państwo zgłoszą. A więc proszę o podawanie imion i nazwisk osób, a my je zapiszemy. Katarzyna Grudzińska. Pani Katarzyna Grudzińska, czy Pani wyraża zgodę? Dziękuję. Pan Adam Nogaj. Pan Adam Nogaj, czy Pan wyraża zgodę? Tak, wyrażam. Dziękuję. Pan Zbigniew Magnicki. Pan Zbigniew Magnicki, Pan wyraża zgodę? Tak. Dziękuję. I Pan Mateusz Krakowiak. Pan Mateusz Krakowiak, wyraża zgodę? Tak, tak. Dobrze, dziękuję. Mamy, tak? Cztery osoby, dobrze. Czy są kolejne kandydatury? Nie ma. Ja proponuję Panią Sylwię Człapa. Czy Pani Sylwia Człapa? Nie, dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze jest chętny do pracy w Radzie Sołeckiej? No nie musimy być radni, żeby pracować. No tak, to też prawda. Dobrze, to odliczam do 5 i zapytam Państwa, czy w takim razie... czy sobie jakieś... Pani Katarzyna Duda? A nie może. Wykluczyła się. Ale słuchajcie, Kasia jest taką, tak jak już powiedziała, ona jest taką cichą radną. Ja wiem, też proponowaliśmy 5 lat temu, ale Kasia jest z nami. Dobrze, szanowni Państwo, w takim razie, czy zamykamy listę na tych 4 kandydaturach? Dobrze, to bardzo dziękuję. Proszę o przygotowanie list do głosowania. Tutaj, przepraszam. Głosowanie będzie polegało na tym, że mamy 4 nazwiska. Państwo możecie oddać 4 głosy, 3, 2 lub 1. I tak będzie w pewnym sensie konkurs piękności, tak? Tyle głosów, ile ludzie, ile Państwo oddacie. No to tylko będzie kolejność w rankingu, a 4 kandydatury. Zakładam, że wszystkie osoby dostaną głosy. Także czekamy na Państwa skreślenia. Przypominam, 4, 3, 2 lub 1. Najlepiej oddać 4 głosy, jeżeli Państwo wszystkich kandydatów akceptujecie. Dobrze, czy w tym czasie Państwo chcecie jeszcze o coś zapytać? Jeżeli nie, to może ja tylko powiem dwa zdania, co się tutaj Państwo dzieje inwestycyjnie, bo to warto było podkreślić. Jeżeli Państwo pozwolicie, tutaj
Nasz budżet tegoroczny jest obfity w zadania, które dotyczą tego sołectwa. No, najważniejsza sprawa też myślę taka i najbardziej kosztowna, to co już się zaczęło dziać, to jest przebudowa ulicy Szkolnej, budowa zatoki, budowa chodnika, chodnik będzie aż do przedszkola. Będą też światła na drodze wojewódzkiej. Zadanie za prawie 1 600 000 zł, realizowane ze środków gminnych. Także myślę, że to poprawi również funkcjonowanie komunikacyjne tego obszaru. No i jesteśmy też przed... Boczna ulica, boczna? Boczna, projekt. W tym roku kończymy projekt. Powinien... Czy w tym roku będzie? Nie, absolutnie nie da rady tego zrobić. Będzie projekt w tym roku. Wszystkie media prawie są. No tak, ale projekt musi być. Musimy mieć pozwolenie na budowę. Także projekt powinien być do końca wakacji, myślę, uzyskane pozwolenie na budowę, ale... Nie. Ja mam pytanie, panie burmistrzu, tak. Czy ten projekt ma coś wspólnego z tym projektem, który był konsultowany z nami w tamtym roku w Bezterszu? Czy tam jakieś drastyczne zmiany nastąpiły albo nastąpią? Przyznaję, że trudno mi też odpowiedzieć na to pytanie, bo nie wiem, co było przedmiotem konsultacji z Państwem, ale żeby wykluczyć wątpliwości, możemy zaaranżować takie spotkanie. Bo tam to spotkanie, my mieliśmy podać, bo mieliśmy dużo wątpliwości, podaliśmy swoje jakby rzeczy, które chcielibyśmy, żeby były wyjaśnione. Miało się odbyć kolejne spotkanie, ono się nie odbyło. I chcielibyśmy wiedzieć tak naprawdę, jak będzie kształt tej ulicy, może ostatecznie. Dobrze, to w takim razie zaproponuję, żebyśmy spotkali, czy, bo i tak w tym roku tylko robimy projekt. Czy możemy się spotkać na początku września na przykład? Takie... Ale wtedy będzie możliwość wprowadzenia zmian do tego projektu ewentualnie, tak? No w zasadzie wtedy to będzie pewien problem, właśnie. Bo ten projekt powinien być złożony w starostwie. No to musielibyśmy w takim razie aranżować to spotkanie jak najwcześniej. No, przez złożenie do pozwolenia na budowę, tak. Dobrze, no i ja zapytam projektanta, na kiedy możemy i wtedy poprzez pana sołtysa byśmy takie spotkanie... Spróbuję. Bo mamy też ustalone konsultacje społeczne, bo też ulice Promienista, Waniliowa i Słonecznikowa, one są też w ramach państwa sołectwa. I tutaj mamy przewidziane konsultacje społeczne z państwem 17 lipca o 17. To może też udałoby się zrobić te konsultacje odnośnie ulicy Bocznej tego samego dnia. Tak? Dobrze, to ja dopytam projektanta Ja tylko przerwę jeszcze moment odnośnie tej ulicy Bocznej, bo tak jak tutaj pani wspomniała, faktycznie były 3 spotkania. Jedno spotkanie nawet tutaj nasze wewnętrzne się na świetlicy odbyło. I mi, powiem szczerze, nic nie wiadomo, żeby cokolwiek było zmienione w tym ostatecznym projekcie. Na ostatnim spotkaniu, jak byliśmy, proszę Państwa, proszę o spokój ten troszeczkę. Po ostatnim spotkaniu z panem burmistrzem jeszcze wieczorem, te uwagi, które myśmy tutaj wypracowali na tym spotkaniu naszych wewnętrznych, zostały wszystkie zaakceptowane, jak one nawet jest spisane i zostały. Nie wiem, czy jeden próg, czy dwa progi. Ale wróci ten próg, nie? Tam było to coś dziwnego, co w ogóle nie zgadza. Ale tutaj go pana Józefa wróci ten nie. Próg. Był, ale ten próg tej linii nie ma i po prostu... Nie, nie, on wróci. Można się zastanowić na jakimś dwoma progami, nie wiem, czy jaki już... Tam średnia prędkość to jest... Bo tam jest średnia prędkość jest 90. Tam po prostu są wyścigi, prawda? I jeszcze jedno pytanie, panie burmistrzu. Sprawa drugiej nitki obwodnicy. Jak? Od kiedy to będzie, od kiedy to się zacznie, bo to też być. Druga nitka obwodnicy, z informacji, które mam z zeszłego tygodnia, ma być ogłoszony przetarg na przełomie... Ale przetarg na projekt, czy na wykonanie? Na dokumentację. A dokumentacja miała być, już była wykonywana. Była wykonywana, ale nie została odebrana. Ale ona przeterminowana jest? Rozwiązano umowę z wykonawcą, wykonawca sobie nie poradził z tą dokumentacją po 2,5 roku. Rozwiązano z nim umowę i będzie teraz ponownie ogłaszane postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji. Trzeba założyć, że dokumentacja potrwa na scenę 2,5 roku, a potem realizacja. Także ja myślę, że byłoby bardzo dobrze, gdyby ten drugi etap, czyli Marianowo, tutaj Stare Miasto, zakończyło się do końca tej kadencji. I myślę, że jest na to szansa. Przy szczęśliwym wyborze wykonawcy, który sobie poradzi z tą dokumentacją.
No to proszę burmistrza, żeby tam po prostu też tam... Jestem w stanie w kontakcie, tak, no, niewiele mogę zrobić, ale oczywiście tak, tak, jestem w kontakcie z dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich i przyznaję, że to mnie cieszy, że jemu też zależy na tym, żeby ta obwodnica została zrealizowana, ten odcinek. To jest około 3 km do wykonania, ale jest istotne. Myślę, że w kolejnych latach takie zadanie inwestycyjne będziemy wywoływać najpierw projektowo, a potem to byłoby dobrze, żeby to realizować. Na razie kontynuujemy te projekty, które były rozpoczęte, jeśli chodzi o dokumentację, tak? Czyli przypomnę, jeśli chodzi o ścieżki rowerowe, to projektujemy ścieżkę wzdłuż ulicy Mickiewicza i potem z zakrętem od końcówki Mickiewicza w kierunku Stróżek. To są dwie dokumentacje. Obydwie dokumentacje mają być skończone do końca tego roku. I trzecia dokumentacja to jest dokumentacja Biezdrowo Osady. To jest droga też właśnie całe 3 km, też remont drogi razem ze ścieżką pieszo-rowerową. I jeszcze będziemy ogłaszać w tym roku jeszcze jedno zadanie też na ścieżkę rowerową. Ulica A, Towarowa, tak? To jest tutaj ten odcinek właśnie też na ścieżkę rowerową. Ale to wszystko mówię o dokumentacji teraz. Także tak, mamy to do uwagi, proszę pani. Tak, proszę. Ja też mam jedną kwestię. Na ulicy Szkolnej została zakończona inwestycja położenia kanalizacji, ale nie do końca. Ominięto 4 budynki. Powodem było niedogadanie się z Eneą o budowę na ich terenie przepompowni. Jeżeli taka inwestycja była planowana i była robiona, myślę, że to powinno być dograne i wykonana inwestycja w 100%, a nie w 80%. Znając życie, no to te 4 budynki, no to niestety będę musiał poczekać parę ładnych lat, żeby po prostu były pieniądze na to przeznaczone i sfinalizowana budowa tej kanalizacji na tym odcinku końcowym. To jest ostatnia końcówka ulicy Szkolnej przy bazie. Tak, ja wiem, do Nei tam, do tego posterunku. Ja pytałem też o to, dlaczego tak się stało. Odpowiedź przyzwyczajona jest taka, że nie było zainteresowania ze strony Nei, żeby tą kanalizację tam dociągać. Nie znam wątku związanego ewentualnie z lokalizacją przepompowni, natomiast myślę, że no, musimy ten sygnał ponownie wysłać, bo faktycznie no, można, tak jak pan słusznie zauważył, no, ta inwestycja no, nie jest zakończona tak, jak powinna być. Pełna zgoda, powinniśmy nawet dalej powinniśmy to odbudować, żeby jeszcze dalej, maksymalnie daleko pociągnąć tę kanalizację, jak się da. Podobnie tylko ja mieszkańcy też są, nie mieszkają tam. Tak. Tak, tak. To przedsiębiorstwo realizowało z własnych środków, także myślę, że na pewno temat, no tematu trzeba będzie wrócić, znowu będą utrudnienia w ruchu, no ale tak to już jest. Nie? Tak, na szczęście nie będziemy przyjść asfaltu, który teraz już został otworzony i z tego co wiem, bo pani jeszcze mówiła o ulicy Staromiejskiej, ta druga nakładka ma być chyba do czwartku zrobiona, także już wreszcie państwo będziecie mieli już dobre warunki wreszcie. Tak. No i przy okazji też my jako miasto dołożyliśmy jeszcze 300 tysięcy, bo od razu też no, doklejamy nowy asfalt do mostku właśnie, żeby już to było no, jakiś etap też zakończony. Czy znamy wyniki? Tak, oczywiście. To bardzo proszę panią przewodniczącą o odczytanie protokołu. Protokół Komisji Skrutacyjnej wybranej na zebraniu wiejskim Sołectwa Nowa Wieś sporządzony dnia 2 lipca 2024 z przeprowadzenia wyborów Rady Sołeckiej. Komisja skrutacyjna w składzie Monika Woźniak, Ewa Dominiak, Katarzyna Duda, Aleksandra Duda, Bernadeta Jaros stwierdza, że w zebraniu uczestniczyło 76 mieszkańców sołectwa. Biorący udział w głosowaniu oddali 74 głosy ważne, 2 głosy nieważne. Kandydaci otrzymali następującą ilość głosów. Katarzyna Grudzińska 70 tak, Adam Nogaj 70 tak, Zbigniew Machnicki 72 tak, Mateusz Krakowiak 72 tak. Komisja skrutacyjna stwierdza, że w wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania w skład Rady Sołeckiej wybrano Katarzyna Grudzińska, Adam Nogaj, Zbigniew Machnicki, Mateusz Krakowiak. Szanowni Państwo.
Soty Sobi, gratuluję Państwu. Średnia wydaje mi się wychodzi 71. Głos oddanych na tak. Także gratuluję i liczę też, że Państwo będziecie dzielnie wspierać Sołtysa, ale nie tylko ci Państwo, myślę, że będą wspierali Sołtysa. Myślę, że wszystkim zależy na tym, żeby w sołectwie się działo i będziecie zgodnie współpracować. Teraz prosiłbym, jeżeli mogę, byśmy wspólnie sobie zrobili z Radą Sołecką. Radą, zdjęcie. Jak najbardziej. A Państwu dziękujemy komisji. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo za współpracę, za pomoc. Dziękuję. Pani, bardzo dziękuję. Teraz wielkie brawa. Gratuluję, Mateusz. Szanowni Państwo, to teraz jeszcze proszę nie wychodźcie, bo jeszcze wpuścicie. Prosimy, żebyście podjęli te dwie uchwały, o których już mówiliśmy, które dają Państwu szansę na pozyskanie środków. Czyli pierwsza uchwała dotycząca przystąpienia do planu odbudowy wsi. Wielkopolska odbudowa wsi 2020+. Kto jest za podjęcie takiej uchwały? Czy ktoś się wstrzymał? Czy ktoś jest przeciw? Nie, to bardzo dziękuję. I w ślad za tym w takim razie kolejna uchwała, a więc w sprawie utworzenia grupy odbudowy wsi. Jak wspomnieliśmy, liderem tej grupy będzie sołtys, tak wskażemy, i członkowie Rady Sołeckiej będą osobami, które będą w tej grupie pracować. Kto jest za utworzeniem takiej grupy odbudowy wsi dla sołectwa? Dziękuję bardzo. Czy ktoś się wstrzymał? Coś przeciwko? Nie ma. To bardzo dziękuję. W zasadzie w tym momencie moja rola prowadzącego się kończy, a oddaję głos nowemu staremu sołtysowi. Ja jeszcze mam pytanie jedno, mogę? Takie pytanie, ten projekt tej odnowy wsi, te fundusze, które pozyskamy, kto będzie o tym decydował? Czy to będzie znów gmina zabierała pieniądze wiejskie, czy po prostu będzie to sołtys dysponował i będzie mógł po prostu zrealizować projekt tej naszej nieszczęsnej sali? Znaczy tak, jeżeli chodzi o wniosek, to złożyć musi gmina wniosek. Sołectwo jako sołectwo nie ma osobowości prawa, nawet fundusz sołecki jest w budżecie gminy. Więc jeżeli złożymy wniosek i będzie on ustalony, że na przykład on będzie na świetlicę wiejską, no to w tym momencie my musimy zrealizować takie zadanie, które zostało opisane we wniosku. I całe środki będą przeznaczone na... Tak, oczywiście. To w każdym momencie, kiedy pozyskujemy dofinansowanie, to dofinansowanie jest znaczone, te pieniądze są znaczone, one zawsze są na jakiś konkretny cel, taki, który został określony we wniosku. Jeżeli wnioskujemy na drogę, my nie możemy wydać na świetlicę, my musimy wydać na drogę. Jeżeli wnioskujemy na świetlicę, my nie możemy wydać na szkołę. Pieniądze z dotacji są znaczone. Jeżeli nie wykorzystamy na konkretną drogę, to my te pieniądze musimy oddać. My nie możemy na przykład na inną drogę ich przeznaczyć. Każda dodatka. Czy jest możliwość pozyskania całej sumy na taką świetlicę? Nie. Nie ma dofinansowania 100%. Generalnie zaczyna się między 50 a 70%, tak mniej więcej. Jeżeli są dotacje 85%, to już naprawdę jest super rzadko, to się zdarza. Zazwyczaj między 50 a 70%. Ale ja myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. No to są nawet 50% pozyskać. No to jest 50%. Czy taka inwestycja duża? No to nie ukrywajmy, że budowa takiej świetlicy, no to są potężne pieniądze. Czy jest jakiś limit na dane sołectwo?
Znaczy tak, jeżeli mówimy o programie, to te pieniądze tutaj nie są aż takie duże, bo te projekty są na poziomie zazwyczaj 100, 120, 100 do 150 tysięcy, tak mniej więcej. Ale może być na przykład na wyposażenie świetnie. Tak, tak, ale może być na wyposażenie, może być na część, możemy też łączyć z innymi programami. To nie jest tak, że musimy konkretnie tylko z jednego źródła. Możemy szukać pieniędzy w różnych źródłach i to łączyć. Za chwileczkę rusza Puszcza Nutecka, tam z tych pieniędzy bardzo często powstawały świetlice albo były rozbudowywane czy doposażane. Więc tak, i dotacje można łączyć, nie można pozyskiwać, nie można podwójnie finansować, czyli nie można na przykład, jeżeli koszt budowy jest 500 tysięcy, to nie można pozyskać 500 tysięcy z jednego źródła i powiedzmy jeszcze 200 z drugiego. Ale jeżeli z jednego źródła pozyskamy 300 tysięcy, a z drugiego pozyskamy 120 tysięcy i jeszcze trochę dołożymy, wszystko jest ok. Czyli źródła można ze sobą łączyć, jeżeli one nie przekraczają 100% inwestycji. Dobrze, to ja może jeszcze tylko dodam jeszcze dużo zadań inwestycyjnych, które tutaj u Państwa będą się toczyły, to przypominam, przed nami adaptacja żłobka, szkoły, tej starej szkoły na żłobek. Otwarcie przetargu ma miejsce mieć jutro, ogłoszenie, przepraszam, przetargu jutro, a otwarcie przetargu, czyli składanie ofert, będzie do 18 lipca. No i tutaj to będzie żłobek na 24 dzieci. Czas realizacji przewidywany jest około 170 dni. Zakładamy, że to przedszkole powinno ruszyć od września 2025 roku. Żłobek, przepraszam. Także to przed nami. Także tutaj, jak widzicie, no, inwestycyjnie się w tym sołectwie naprawdę bardzo dużo zadziało. To cieszy. I zadzieje. I jeszcze na razie się dzieje. Sołtysie, pendolino odpala. Jedziemy. No, jedziemy. To jeszcze jest. Ja tylko na koniec wstanę. Pozwolę sobie Państwu bardzo serdecznie podziękować za zaufanie. Za zaufanie dla mnie, dla mojej osoby. Za zaufanie dla starych, nowych radnych, dla Mateusza. Dziękuję za te głosy oddane na nas. No, obiecujemy, że zrobimy wszystko, abyście Państwo byli zadowoleni z każdych jednej imprez, a nasze sołectwo rosło w siłach. Mam nadzieję, że tutaj przy współpracy z panem burmistrzem, z panią wiceburmistrz, z panem przewodniczącym, z całą radą uda nam się zrealizować cele, które sobie tam założyliśmy. Wiadomo, że to są potężne inwestycje, to się nie dzieje z dnia na dzień, to są projekty, tak dalej, tak dalej. I pytania rzędu, jak zostałem radnym na drugi dzień, dlaczego u mnie jeszcze buldożerów nie ma i chodnika nie robią, no to są takie może śmieszne, ale ludzie nieraz zadają takie pytania. Naprawdę to jest ogrom pracy, ogrom finansów i czasu. No ale no, zrobimy tutaj wszystko, aby jak największą część tych jakby deklaracji zrealizować. Dziękuję jeszcze raz za głosy. Mam nadzieję, że niedługo ustalenie funduszu sołeckiego na 2025 rok, także też tak licznie Państwa zapraszam na spotkania. Naprawdę warto przyjść, nieraz to jest godzinka, nieraz półtory, można zadać pytania, a słuchajcie, decydując o też dosyć dużym budżecie, 7 osób, to naprawdę czasami bywa przykre. I naprawdę serdecznie Was zapraszam do takich spotkań. Ja powiem szczerze, 5 lat temu zostałem wybrany sołtysem w 2019 roku i obiecałem Państwu jedną rzecz, że będę robił cykliczne spotkania. I takie spotkania się odbyły aż 3. I powiem Wam szczerze, na tych 3 spotkaniach przyszła jedna pani z jednym problemem i stwierdziłem, że to jest po prostu strata czasu, ale jeśli Państwo uważacie, że takie spotkania powinny być, może nie co miesiąc, może nie co kwartał, ale raz na pół roku, tutaj Pan Burmistrz może potwierdzić, my planujemy jako radni też odbywać takie spotkania z mieszkańcami, bo to są naprawdę rzeczy, czasami których my możemy nie widzieć, nie widzimy,
albo nie mamy zielonego pojęcia, a przychodząc do nas, Państwo możecie powiedzieć, gdzie jest problem, jaki jest problem, a my postaramy się pomóc. Przynajmniej ja ze swojej strony też i moi radni na pewno też postarają się. Także zachęcam, jeśli uważacie, że takie spotkania z sołtysem mogłyby się odbywać cyklicznie, napiszcie na stronie, napiszcie na Messengerze. Do mnie numer oczywiście jest znany na stronie, także nie zmieniłem go, nie zmienię, także zapraszam serdecznie. Jeszcze raz bardzo dziękuję. To jako sołtys, a zapomniałem na początku powiedzieć, bo należało też Państwu podziękować za głos oddany 7 kwietnia na mnie jako radnego. Bardzo, bardzo Wam dziękuję. Postaram się nie zawieść jako radny, jako sołtys. Dziękuję za te głosy. Wszystkiego dobrego. Uważam zebranie za zakończone. Zamykam.